Szczęść Boże! Witam wszystkich uczestników rekolekcji adwentowych, tych pięknych, świętych dni, kiedy przygotowujemy się na odnowione doświadczenie, przeżycie przyjścia Pana w mocy Ducha Świętego do nas. Naszym światłem, takim proroczym słowem, które otrzymaliśmy na ten czas, jest słowo Dominik McDermott. I ważne w tym słowie jest oczywiście treść, ale myślę, że nie tylko. W tej chwili chciałbym zwrócić uwagę na to, kto mówi to słowo, do kogo mówi. Okazuje się, że słowo prorocze zostało zaczerpnięte z Księgi Wyjścia. W Księdze Wyjścia czytamy bowiem, że Bóg powiedział Mojżeszowi: usłyszałem ich wołanie o ratunek. Gdzieś w odległej krainie synowie Izraela, gdzieś daleko od nich Mojżesz pasący owce i Bóg mówi: usłyszałem ich wołanie o ratunek i ciebie, Mojżeszu, o tym informuję, bo ty będziesz miał udział w tym ratunku. Zacznijmy od przeczytania tej sceny biblijnej. Ona jest troszkę dłuższa, ma 10 wersetów, ale niech te wersety będą rodzajem dzieła malarskiego. Niech odmalują przed nami scenę. A my najpierw będziemy czuli się tymi, którzy tę scenę oglądają, ale mam nadzieję, że stopniowo, krok po kroku, minuta po minucie, zorientujemy się, że Pan Bóg nas wciąga w tę scenę, że już przestajemy być obserwatorami. Nagle zorientujemy się, że jesteśmy uczestnikami. Nie tylko stoimy koło Mojżesza, ale słyszymy to samo słowo, które słyszy Mojżesz i ten sam ogień, który zapłonął przed obliczem Mojżesza, zapłonie w naszym sercu. Posłuchajmy więc. To Księga Wyjścia, rozdział 3, wersety 1-10. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego rodzaju owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodzi, żeby się przyjrzeć, zawołał do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A on powiedział: ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu
oddacie cześć Bogu na tej górze. Tyle czytania z Księgi Wyjścia. Takie teksty czytamy nie po to, żeby się o czymś dowiedzieć, bo my te teksty znamy. Takie teksty czytamy po to, żeby stanąć wobec obrazu. Obrazu, który się zbliża, zbliża i nagle nas wciąga. I nagle to my widzimy krzew gorejący i nagle to do nas mówi Pan Bóg, to Ciebie posyłam, bo usłyszałem skargę ludu mojego Izraela w Egipcie. Wprawdzie tekst jest o Mojżeszu, ale mamy piękne słowa w Nowym Testamencie, które nas zachęcają, żeby poczuć się chrześcijanami z perspektywy Mojżesza. To jest liście do Hebrajczyków. Tam, gdzie mówi apostoł, a to piękne słowa, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego. Jak się czujemy, kiedy mówi się do nas bracia święci. Bracia święci, siostry święte, bracia święci. I to jeszcze uczestnicy powołania niebieskiego. A zaczynamy się czuć inaczej. Przestajemy myśleć o tych wszystkich ograniczeniach, o tym wszystkim, czego nie można, o tym wszystkim, co chciałoby się, ale na razie jest niemożliwe. Czujemy się obdarowani. Bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania Jezusa, bo on jest wierny, tak jak i Mojżesz w całym jego domu. Widzimy? Uczeń Pana Jezusa czyta sceny, opowiadania, fakty z historii Mojżesza i czuje się nagle przeniesiony do domu Pana Jezusa. Mojżesz jako sługa, Chrystus jako syn, by był nad swoim domem. I czytamy w liście do Hebrajczyków, to my jesteśmy jego domem. Jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. W takim właśnie duchu stajemy więc wobec owiec, teścia, Jetry, w takim wobec duchu stajemy przy krzewie gorejącym, w takim duchu otwieramy nasze uszy i słyszymy Mojżeszu. Usłyszałem krzyki, wołanie ludu mojego Izraela i to Ty jesteś tym, który będzie miał udział w wyprowadzeniu na wolność. Zacznijmy więc. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. To jak pierwszy ruch pędzla odmalowujący biblijną scenę. Mojżesz pas owce swego teścia i Jetry. Jak Mojżesz zdajemy sobie sprawę, że jeśli mamy różne funkcje, to może być funkcja animatora, to może być funkcja lidera, to może być funkcja kapłana, to może być funkcja biskupa. Mamy różne funkcje w kościele, we wspólnocie, to mamy funkcje nie przy naszych ludziach i naszych owcach. Mojżesz pas owce swego teścia, Jetry. I my posługujemy przy owcach Pana Jezusa. Tak jak rodzice wiedzą, że ich dzieci są dziećmi Bożymi. Tak jak animator wie, że jego grupa to grupa owiec Bożych. Pasz owce moje, mówi Pan Jezus. I tak jak kiedyś Mojżesz pas owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów i zaprowadził je w głąb pustyni. Tak nagle poczuliśmy się, pewnie szczególnie od marca, kwietnia, maja, pierwsza fala epidemii, a może jeszcze bardziej od września, października, listopada, druga fala, poczuliśmy się jak owce wyprowadzone w głąb pustyni. Posucha, pustynia, nie ma wody, nie ma życia. Ale przyszedł do góry Bożej Choreb. Pan Bóg okazuje swoją obecność i swoją moc, może nawet szczególnie okazuje swoją obecność tam, gdzie przestajemy spodziewać się takich bardzo ludzkich czy doczesnych pociech.
Pewnie, że chciałoby się mieć takie ludzkie, doczesne pociechy, nasze tradycyjne spotkania i to, co można zorganizować i to wszystko, co można potem wypisać, może w sprawozdaniu, czy można się pochwalić. A to pustynia. Pustynia. Wyprowadził owce w głąb pustyni, ale przyszedł do Bożej Góry Choreb. Im głębsza pustynia, tym bardziej góra staje się górą Bożą. I to właśnie tam, na pustyni, ukazał mu się anioł w płomieniu ognia ze środka krzewu. Jak to dobrze, że pośród tego czasu pustynnego, co tu dużo ukrywać, trudnego, jako wspólnota, jako wspólnoty, jako Kościół Boży, chcemy się zgromadzić tam, gdzie jest płomień pański. Anioł pański ukazał się w płomieniu ognia ze środka krzewu. Jak to dobrze, że nas przyciąga tajemnicza Boża obecność w śpiewie, w modlitwie, w słowie, w braciach i siostrach, bo widzimy, że ten krzew płonie ogniem. Widzimy, że tu jest tajemnicza, na razie jeszcze niewymowna, na razie jeszcze nie przeczuwana do końca obecność. Mojżesz widział, jak krzew płonie ogniem, a nie spłonął od niego. Z ogień, który przyciąga, a kiedy się do niego człowiek zbliży, okazuje się, że nie spala, tylko rozgrzewa. Coś spala, to prawda. Chrzest Duchem Świętym, jak mówi Jan Chrzciciel, będzie podobny do tego, że wiejadło oddzieli ziarno od plew i plewy zostaną spalone w ogniu nieugaszonym, ale to nie my będziemy spaleni tym ogniem, to plewy w nas będą spalone. Powiew ducha, który rozdziela ziarno od plew, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. I Mojżesz powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Bracia i siostry, teraz jest czas, żeby się zbliżać do Boga. Teraz jest czas, żeby ufać, że płomień pański działa. Teraz jest czas, żeby wierzyć, że tam, gdzie są niezwykłe zjawiska, gdzie nagle tekst biblijny zaczyna przemawiać, gdzie nagle Duch Święty zaczyna rozpalać, gdzie nagle słowa pieśni zaczynają nas podnosić na duchu, gdzie na pustyni pojawia się Boża Góra Choreb. Tam, gdzie się tego nie spodziewaliśmy, pojawia się krzew płonący. Podejść. Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? To troszkę tak, jak ci, którzy wokół wieczernika dużo później usłyszeli szum z nieba i widzieli ognie zstępujące z góry i podeszli, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Podeszli. I ci, którzy otworzyli swoje uszy i swoje serca, usłyszeli uczniów głoszących wielkie dzieła Boże. Pewnie, że w podchodzeniu do Bożej obecności jest pewne ryzyko, bo słowo ryzyko tak wypowiadam w cudzysłowie, nie chodzi o jakieś niebezpieczeństwo, przed którym trzeba uciekać. To ryzyko ma oznaczać raczej decyzję, która już za chwilę może się okazać bardzo wymagająca, bardzo wymagające wyzwanie. Kiedy Mojżesz podszedł, żeby się przyjrzeć, to Bóg do niego zawołał: Mojżeszu, Mojżeszu. Nagle Boża obecność przestaje być jakąś mglistą aurą, nagle przestaje być jakimś romantycznym znakiem zapytania, a staje się znakiem zapytania bardzo osobistym. Mojżeszu, Andrzeju, Marku, Iwono, Beato, Tomaszu, Mojżeszu. A on powiedział: oto jestem. Do tego służą rekolekcje, spotkania, modlitwy, do tego służy Panu Bogu przyciągający magnetycznie płomień płonącego krzewu, żeby Pan Bóg się doczekał: oto jestem. Jestem w sytuacji trudnej, jestem w sytuacji pustyni. Jestem, bo wierzę, że to właśnie na pustyni można znaleźć Bożą Górę Choreb i że to właśnie na pustyni, a nie gdzie indziej, można zobaczyć gorejący
krzew Mojżeszu? A on odpowiedział, oto jestem. I Bóg, który mówi do Mojżesza, nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Ziemia święta, pewnie chciał zapytać Mojżesz, co to za ziemia święta? Ziemia święta jest tam, gdzie są świątynie, tam, gdzie są mury, tam, gdzie jest obrys sakralny. To jest po prostu pustynia. Nie, mówi Pan Bóg. To jest ziemia święta, dlatego, że ty tu stoisz. To jest ziemia święta, dlatego, że w tobie jest Boża obecność, a jest w tobie dlatego, że stoisz przed krzewem gorejącym. To jest dokładnie to samo, co przydarzyło się apostołom w dniu zesłania Ducha Świętego. W dzień Pięćdziesiątnicy świątynia jerozolimska, czyli miejsce święte, było tu, a apostołowie zgromadzili się tu, na Syjonie. Od miejsca świętego, świątyni jerozolimskiej, do Wieczernika, pewnie kilometr albo i więcej odległości. A jednak Duch Święty zstępuje tu, gdzie są apostołowie. Bo tu, gdzie zstępuje Duch Święty, jest Ziemia Święta. Bo tu, gdzie zstępuje Duch Święty, przekraczają się i burzą mury niemożliwości. Na pustyni zstępuje Duch Święty? Proszę bardzo, na pustyni będzie Ziemia Święta. Tam, gdzie niemożliwości, ograniczenia i to wszystko, co wydaje nam się, że się nie stanie, wstępuje Duch Święty. To jest Ziemia Święta. Dlatego mamy nie myśleć o tych murach, o tych planach, o tych konceptach, które mieliśmy, a które się nie stały, tylko o tym, co się może stać. Kiedy? No kiedy rzeczywiście tu i teraz zrozumiemy, że jesteście świątynią Boga, że Duch Boży mieszka w was i że niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić duchowe kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, iść drogą Mojżesza. To o tym mówi to proroctwo. Pewnie, że ma potem też swoje takie treściowe wezwania o Bożym planie, o otwieraniu się na potrzeby innych, o tym, co mamy robić, ale to, co mamy robić, to jest rzecz wtórna. Najpierw, kim jesteśmy? To jest rzecz pierwotna. Pan Bóg chce mieć ludzi we wspólnotach takich jak Mojżesz, o którym jest powiedziano, że jest wielkim prorokiem i że drugiego takiego proroka nie będzie w Starym Testamencie, bo w Nowym Testamencie mówi Pan Jezus, że najmniejszy z uczniów Królestwa jest większy niż ci najwięksi ze Starego Testamentu i z czasów obietnic i proroctw. W chrześcijaństwie się to wszystko spełnia. My właśnie głosimy dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako i dzieci. I Pan mówił do Mojżesza, ale uwaga, mówił do niego dopiero wtedy, kiedy Mojżesz powiedział, oto jestem, oto jestem. Pan Bóg mówi do tych, do których, no trudno powiedzieć, warto mówić, no bo warto do każdego mówić, ale Pan Bóg usłyszy głos Boży, ten, kto powie, oto jestem, tak jak Izajasz, jak Jeremiasz, jak Mojżesz. Dlaczego? Bo wtedy coś z tego wyniknie. Więc Pan mówił do Mojżesza, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie, nasłuchałem się narzekań na ciemiężców, znam jego uciemiężenie. Przyjmijmy to do wiadomości. Pan Bóg wie, że jest trudno. I Pan Bóg wie o wszystkich ograniczeniach, o wszystkich procesach dechrystianizacji, o wszystkich sprzeniewierzeniach i grzechach. Pan Bóg wie o naszej słabości, i wie o naszych rozczarowaniach i o tym, że nie wiadomo, co to będzie. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i znam jego uciemiężenie. Idź, przeto teraz posyłam cię do Faraona. Czas naszych rekolekcji jest czasem posłania do Faraona. Faraon to nie była postać przyjemna i przyjazna. Faraon był postacią,
wrogą dla Bożej misji, wrogą dla ludu Bożego. Posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. To właśnie tam sprawdza się przydatność dla Pana Boga wspólnot. Tam się sprawdza nasza przydatność. Kiedy? W czasie trudnym, wymagającym, sprawdzającym możemy przyjąć wezwanie wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. Niedawno ktoś mówił mi, ktoś to akurat był w zgromadzeniu zakonnym, mówi mi tak, o, kiedy wstępowaliśmy do zgromadzenia zakonnego lat temu, 20, to był zupełnie inny świat. To był zupełnie inny świat. Wszystko się zmieniło. My nagle jesteśmy w świecie, którego w ogóle się nie spodziewaliśmy. To nie tak miało być. Pomyślałem sobie wtedy, to dobrze. Kiedy Pan Jezus mówił nad jeziorem uczniom, pójdź za mną, też się nie spodziewali, co z tego wyniknie. Nie wiedzieli, co to będzie. Albo kiedy w Wieczerniku zstępował Duch Święty, to też się wszystko nagle zmieniło. I też nie wiedzieli, co z tego wyniknie. Albo kiedy apostoł Paweł, zamknięty w więzieniu w Rzymie, też nie wiedział, co z tego wyniknie. To dobrze, że jesteśmy w sytuacjach nowych, nieoczekiwanych, niespodziewanych, nieprzewidywalnych, bo to są uprzywilejowane miejsca Boże. Uprzywilejowane Boże miejsca są nieprzewidywalne, niezaplanowane, takie, których nie da się odgadnąć, co będzie jutro. Nie da się odgadnąć, co będzie następnym krokiem. To właśnie znaczy prowadzenie przez Ducha Świętego, a ci, których prowadzi Duch Boży, ci są synami Bożymi. Drodzy bracia i siostry, myślę, że w tym świetle, które otrzymaliśmy na czas rekolekcji, w tym świetle odsyłającym nas do Mojżesza, kryje się dużo. Kryje się bardzo dużo. Kryje się więcej, niż mogliśmy się spodziewać. Kryje się i doświadczenie, no, Panie Boże, jesteśmy na pustyni. Panie Boże, nie raz wyprowadziłeś. Dobrze. Kryje się też doświadczenie, ale tu jednak jest góra Boża. Boża góra Choreb, nie jakakolwiek. Jest góra, na której Bóg przebywa. I kryje się w tym postawieniu nad sytuacji mojżeszowej oczekiwanie, że to właśnie na pustyni i na różnych pustyniach życia można zauważyć krzew płonący, anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Zresztą z różnych świadectw czy rozmów ostatnich dni, tygodni, miesięcy dobrze wiemy, że wielu z nas taki krzew płonący odkrywa. Tylko go lepiej dostrzec i podejść do takiego krzewu. Mojżesz powiedział, podejdę, żeby się przyjrzeć temu zjawisku, dlaczego krzew się nie spala. Dlaczego Duch Święty działa na pustyni? Dlaczego Pan Jezus wybiera sobie takie czasy i miejsca i takich ludzi jak my? Dlaczego sobie wybiera, żeby objawiać początek nowego działania? No właśnie po to, żeby zawołać Mojżeszu, Mojżeszu. Tylko imię się zmienia. Poza tym nic się nie zmieniło. To jest twoje czy moje imię. No i oczekiwanie, oto jestem. Oto jestem. I to miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Nie to miejsce, które by było, gdyby były bardziej sprzyjające okoliczności. Albo to miejsce, które by było, gdyby epidemia już się skończyła w sierpniu. Albo to miejsce, które by było, gdyby wszystkie nasze plany zostały zrealizowane, tak jak to w punktach sobie wypisaliśmy i nawet nanieśliśmy do kalendarzy. A z kalendarza, tu mam kalendarz, z tego kalendarza już od 8 miesięcy wyrywam kartki i wyrzucam do kubła, a na tych kartkach jest napisane dnia tego i tego w Częstochowie o 12. Kartka brup, zgnieciona do kubła. Nie pojechałem do Częstochowy. Dnia tego i tego rekolekcje takie i takie. Wyrywam brup, kartka do kubła. Nie pojechałem na te rekolekcje. I tak dalej. To już od 10 miesięcy robię. To wyrywam kartki i wyrzucam do kubła z planami, które się nie stały, nie spełniły, nie zrealizowały.
I dobrze, bo jest okazja, żeby Bóg powiedział, jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I wtedy właśnie Mojżesz zasłonił twarz, bowiem bał się zwrócić do Boga i Bóg zaczął przemawiać w jego sercu.